Cześć, witajcie. Dziś na polskim, a właściwie powinienem powiedzieć na europejskim rynku debiutują nowe smartfony Realme 12 Pro i Realme 12 Pro Plus. Naprawdę mogą one odnieść sukces za sprawą dość korzystnych cen i całkiem sensownych, atrakcyjnych specyfikacji. Przyjrzyjmy się, co oferują i ile kosztują nowe modele. Realme 12 Pro i 12 Pro Plus przykuwają uwagę swym wyglądem. Chociaż duże ramki aparatów fotograficznych inspirowane zegarkami Rolexa i złote zdobienie nie każdemu przypadną do gustu, trzeba przyznać, że telefony prezentują się szykownie i wyglądają na droższe niż faktycznie są. Tylny panel dzieli na pół połyskliwy złoty pas, a reszta jest pokryta imitacją skóry w kolorze beżowym czy granatowym. Front zajmuje wyświetlacz o zagiętych bokach, a wszystko to w całość łączy metaliczna wąska ramka. Za stylizację odpowiada Oliver Saveo, który na co dzień współpracuje z Rolexem. No to już wiecie, skąd ta oprawka aparatu. Obudowa oferuje też szczelność w klasie IP65, czyli całkiem nieźle. Na frontach telefonów znajdziemy wyświetlacze o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 2412x1080 pikseli, czyli Full HD+, oraz częstotliwości odświeżania obrazu do 120 Hz. Jasność ekranów sięga 950 nitów. Mamy też przyciemnianie PWM 2160 Hz. Nowe modele wyposażono w głośniki stereo z Dolby Atmos, podekranowe czytniki linii papilarnych oraz duże komory parowe chłodzące procesory. W obu smartfonach znajdziemy system operacyjny Android 14 z interfejsem Realme UI 5 oraz identyczne akumulatory o pojemności 5000 mAh i mocy ładowania 67 W. Wspólną cechą telefonu są także wymiary wynoszące 161,47 x 74,02 x 8,75 mm, natomiast telefony różnią się trochę wagą. Realme 12 Pro waży 190 gramów, a Realme 12 Pro Plus 196 gramów. Żadna różnica. I to tyle podobieństw. Podstawową i chyba najważniejszą różnicą w nowych smartfonach są procesory. Realme 12 Pro ma Snapdragona 6 generacji pierwszej oraz do 8 GB wirtualnego RAM-u, natomiast w 12 Pro Plus pracuje Snapdragon 7S generacji drugiej i do 12 GB wirtualnego RAM. Kolejną różnicę stanowią aparaty fotograficzne. W przypadku selfie Realme 12 Pro ma 16 MP z przysłoną 2.4, a 12 Pro Plus już 32 megapiksele, ale z taką samą przysłoną 2.4. Główny aparat Realme 12 Pro to 50-megowy Sony IMX882 z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną 1.8, a dodatkowy 32-megowy IMX709 dysponuje teleobiektywem o klasycznej konstrukcji, przysłonie 2.0 i przybliżeniu 2 razy. Też ma optyczną stabilizację obrazu. Z kolei w Realme 12 Pro Plus znajdziemy główny aparat IMX890, znów o 50 megapikselach z optyczną stabilizacją i przysłoną 1.8 i stabilizację znajdziemy też w 64-megapikselowym aparacie OmniVision OV64B, ale już z peryskopowym teleobiektywem o przybliżeniu 3 razy i przysłonie 2.8. Ostatni aparat to już jest taki sam w obu smartfonach, szerokochodny 8-megowy o polu widzenia 112 stopni i przysłonie 2.2. Żeby zachować symetrię ramki, dodatkowo w każdym z tych modeli znajdziemy jeszcze imitację czwartego obiektywu, żeby było ładnie. Realme 12 Pro jest oferowany u nas z pamięciami 12256 za 1999 zł, a Realme 12 Pro Plus można mieć już w dwóch wariantach. 12256 kosztuje 2299, a 12 plus 512 giga 2499. Oczywiście producent przewidział promocję, ale te znajdziecie w artykule na MGSM-ie albo w opisie tego filmu. A ja już kończę i dziękuję Wam bardzo za oglądanie naszej premierowej relacji. Do zobaczenia. Cześć.